Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Wyhamuj, gdzie zajmujemy się problemami związanymi z układami hamulcowymi. To już w tej chwili czwarty odcinek. Tym razem gościmy Was w naszym nowo powstałym centrum szkoleniowym w Warszawie, Conti Academy, gdzie możemy w tak profesjonalnych warunkach jeszcze lepiej szkolić naszych mechaników i uczyć ich serwisowania układów i naprawy układów hamulcowych. W dzisiejszym odcinku chcemy się zająć takim tematem, który spływa do nas czasami przez zapytania przez infolinię techniczną czy przez maile, a dotyczy on bicia tarcz hamulcowych. Jest to bardzo kontrowersyjny temat. W większości wypadków jest tak, że klient płaci za usługę wymiany tarcz klocków hamulcowych, wyjeżdża z warsztatu, eksploatuje pojazd przez jakiś czas, przejechał jakiś kawałek i wszystko drogi, kilometru, tak? Wszystko jest ok, a nagle mówi: przy hamowaniu mam bicie. No i teraz wraca do warsztatu, który dokonał takiego montażu, i mówi: proszę pana, biją mi hamulce. No i bardzo często słyszymy od klientów warsztatów, że warsztat potrafi powiedzieć: musiał pan wjechać w kałużę. I się pogięły tarcze. No dobra, zaraz. Jeżeli autem wjedziemy w kałużę kołem, no to wszyscy w koło inni będą chlapani, ale tarcza niekoniecznie. Bardziej bym się skłaniał ku temu, że można uszkodzić tarczę hamulcową na skutek takiego szybkiego schłodzenia, kiedy byśmy wjechali rozgrzanymi hamulcami na myjnie i nam się bardzo spieszy i chcemy wymyć sobie auto. Nie możemy wykluczyć, że jeżeli ktoś tak potraktuje tarcze hamulcowe, może doprowadzić do uszkodzenia tych tarcz, dostaną szoku termicznego. Tak. Ale innym powodem, który zgłasza klient wracając do warsztatu, jest rzeczywiście bicie. Nie możemy od razu sugerować, że powodem bicia kierownicy czy pulsacji pedału hamulca jest od razu tarcza hamulcowa czy klocek hamulcowy. Zanim przystąpimy do jakiegokolwiek określenia problemu, powinniśmy przejechać się z klientem, wykonać jazdy testowe w różnym zakresie prędkości. Czy bicie jest podczas, kiedy naciśnie na pedał hamulca i podczas jazdy w całym zakresie prędkości, czy w jakimś małym zakresie prędkości, czy jest ganie kierownicy, czy też skok pedału hamulca. Zanim warsztat rozpocznie przygodę polegającą na pomiarach albo wyrzuceniu produktu, bo powie: panie, teraz to takie dziadostwo robią, że wszystko się gnie. No ja takie rzeczy słyszałem. To powinien przeprowadzić jazdę testową z klientem, bo się może okazać, że rzeczywiście klient kojarzy: to wymieniałem tarczę klocki hamulcowej, teraz mi bije. No ale jednocześnie na przykład mógł być u wulkanizatora, mógł być w naprawie zawieszenia, nie zostały zrobione geometria po wymianie tych elementów. Dopiero po takiej weryfikacji zabieramy się za oględziny na podnośniku. No dobrze, panie doktorze, tak się składa, że mamy tu dzisiaj pacjenta Mercedesa, swego czasu bardzo popularny model w Polsce, bo to jest E-klasa W211. Podczas hamowania ma niepokojące objawy w postaci wibracji, że mu tutaj masaż robi na siedzeniu, a takiej funkcji wcale nie ma w tym aucie. Okay. Przejedziemy się tym samochodem, zobaczymy objawy, czy mamy drgania kierownicy, w jakim zakresie, co się dzieje z pedałem hamulca. Ja proponuję potem, żeby też po tej jeździe byśmy wjechali tutaj na nasze rolki, sprawdzili, czy na rolkach taki test nam jest w stanie coś określić i pokazać, takie uszkodzenie. Okay. I przybliżymy naszym widzom temat związany właśnie z tym biciem, żeby troszkę rozjaśnić ten temat, może nawet, jak to mówiąc, obalić mity. A pamiętajmy, że to nie są tanie rzeczy. No nic, Mareczku, to ja cię zapraszam w takim układzie do auta, jedziemy się tym samochodem przejechać, zobaczymy, co ty tam kierujesz. Się dzieje. Tomku, mamy naszego pacjenta do testów. Klient zgłasza, że ma dużą wibrację podczas hamowania. Bardzo ładne auto, sentymentalnie do niego podchodzę, ponieważ sam kiedyś takie posiadałem. 60. No zobacz, jak się zachowuje. Ja myślę, że... Czekaj. Ale to bardzo nieciekawe, bo to było aż cała podłoga tutaj. Ja myślę, że tu nie ma sensu. A naciśnij delikatnie, bardzo delikatnie.
No, a ja czujesz takie? Ja czuję jej pulsowanie i na pedale. No tutaj przenosi bardziej... mi się takie uderzenia na kierownicę. Boli. Boli. Tu jedziemy na warsztat. Myślę, że tu jest dość mocne uszkodzenie. Jedziemy to na warsztat. Ja się zastanawiam, jak długo z tym jeździ nasz. No. Trzymujesz przy takim uszkodzeniu. Blaszki nie wypadły z klocków, no ewidentnie. Ojojojojojo, a tutaj w ogóle są klocki w tym aucie? No, no nic, musimy zbadać pacjenta, jak go nazwałeś. Jeżeli to są tarcze, a tak wnioskuję po teście, że jest jakiś problem z tarczą hamulcową, to bardzo fajnie nam powinien wyjść ten na rolkach. Marku, wykonaliśmy jazdę próbną, no i niestety jazda próbna pokazała nam, że hamulec jest w stanie agonalnym. No, hamulec, powiedziałeś, Marek, mamy pacjenta, nasz pacjent ma problem. No, ma duży rzeczywiście, problem. Podczas jazdy, tak jak robiliśmy test drogowy, mieliśmy bardzo wyraźną pulsację pedału hamulca i drgania kierownicy, no, typowy objaw uszkodzonej tarczy hamulcowej. Ale urządzenie rolkowe, co nam dały pomiar na urządzeniu rolkowym? Jak wjechałeś na rolki kołami osi przedniej, tam podczas testu miałeś utrzymywać pedał hamulca w zakresie zielonej na skali, tam zegary pokazywały i zauważyłeś, że prawa wskazówka miała bardzo duże wahania. Bardzo duże tak, wahania tak. Miała, tak. To już nam dało odpowiedź, mamy problem z prawej strony. Natomiast urządzenie ma tą zaletę, że w sposób graficzny możemy zobaczyć ten problem, co tu widzimy. Siła hamowania, strona prawa. Bardzo duże oscylacje, bardzo duża różnica we wskazaniach siły hamowania. No, tu sugeruje duży problem prawa strona. Prawa strona, tak. Aż powiem ci, jestem ciekawy, co tam się stało. Zakładam, że warsztat, nie mając dostępu do urządzenia rolkowego, musi się posiłkować innym sposobem pomiaru. Proponuję, że może byśmy faktycznie teraz auto podnieśli to, co... i zrobili pomiar tak jak w warsztacie. Dokładnie. Jakby jesteśmy w stanie zrobić. Jakby jestem za tym, tak? Bo powinno nam tutaj wyraźnie pokazać, gdzie jest problem, tak? Jaki będzie rodzaj odchyłki tej tarczy hamulcowej? Czy krzywa, co się z nią stało, że aż mamy tak duże wahania? Może w wodę wjechał. Tak, zweryfikujemy to. Wykonaliśmy sobie test drogowy, gdzie ewidentnie mieliśmy pulsowanie pedału hamulca i picie na kierownicy. Normalnie byśmy powiedzieli, że ewidentnie problem jest w tarczach hamulcowych, coś się z nimi stało. Co więcej, test na rolkach wskazał wahania w sile hamowania przód, prawa strona. Normalnie warsztat zakłada zegar i dokonuje pomiaru bicia tarczy hamulcowej. My zrobimy dokładnie taki sam pomiar. Założymy nasz zegar z uchwytem magnetycznym i dokonamy takiego pomiaru. Przypominam, że zegar z uchwytem magnetycznym mocujemy do elementów zwrotnicy, nie do podnośnika, nie do wózka z narzędziami, tylko do zwrotnicy. Takiego pomiaru dokonujemy centymetr od krawędzi zewnętrznej i dociskamy sobie wskaźnik zegarowy, blokując. Obracamy teraz tarczą 360 stopni i odczytujemy wskazania zegara. No, ciekawostka. Pamiętacie nasz trzeci odcinek, gdzie dokonywaliśmy montażu nowego zestawu tarcz i klocków hamulcowych, gdzie odchyłka poosiowa była w zakresie 0,03 mm nowej tarczy, a tu mamy tarczę hamulcową używaną i jesteśmy w tym samym zakresie, a podczas hamowania chce nam wyrwać kierownicę. Gdzie jest problem? Myślę, że czas przejść na lewą stronę, zobaczymy, być może tam jest jakiś problem, a my źle odczytaliśmy strony. Pomiar odchyłki poosiowej z prawej strony pokazał nam odchyłkę tej tarczy hamulcowej w zakresie 0,03 mm. Nie ma specjalnie dużej odchyłki. Zobaczmy, jak to wygląda z lewej strony. No tutaj nasza odchyłka też jest w zakresie 0,02 mm. To w takim razie gdzie jest problem, skoro urządzenie, jakim jest wskaźnik zegarowy, nie pokazuje nam tak dużej odchyłki poosiowej z lewej i z prawej strony? Marku, dokonałeś pomiarów
tej tarczy, no, tarczy właściwie w obydwu w samochodzie. Przyglądałem się z boku i tak i po twojej minie i po wynikach widziałem, że tak nie do końca jest to, te pomiary odzwierciedlają to, z czym mamy do czynienia w tym aucie, czyli jakby z tym efektem pulsowania. Chciałbym tą tarczę pomierzyć, tak jak mówiłeś, na tym, na tutaj naszym urządzeniu, które służy do oceny reklamacji. Natomiast chciałbym też, żebyś wytłumaczył naszym widzom na początku, co to jest za urządzenie, na czym polega ten pomiar i żebyś powiedział, jak to wygląda w przypadku tarczy nowej. Urządzenie ma uchwyt obrotowy, dlatego my go nazywamy karuzelą, gdzie podstawa, na którą kładziemy tarczę hamulcową, jest wyzerowana. Posiada też nasz znany już wskaźnik zegarowy ze stopką pomiarową, dziwnie umocowaną głowicę, gdzie jeszcze jest wyposażona ta głowica w tak zwany zderzak. Dzięki czemu możemy wprowadzić ten ruchomy uchwyt między dwa pierścienie trące na tarczy hamulcowej. Co wtedy będziemy mierzyć? Będziemy mierzyć, czy między pierścieniami trącymi tarczy hamulcowej nie ma różnicy grubości. Wyjaśnię, jak to urządzenie działa na nowej tarczy, która jeszcze nigdy nie była montowana, i spróbuję porównać pomiar tarczy, które ściągniemy z Mercedesa, do tej nowej tarczy hamulcowej, porównując, na czym polega problem, w którym miejscu lub nie. Mianowicie, założę nasz uchwyt z zegarem, wskaźnikiem zegarowym na nową tarczę, jak zwykle pamiętamy, centymetr od krawędzi zewnętrznej, i obracając tarczą hamulcową, w tej chwili ja dokonam pomiaru odchyłki poosiowej nowej tarczy. Ok, czyli teraz, jeżeli będę obracał tą tarczą powolutku, wskaźnik zegarowy będzie nam pokazywał odchyłkę poosiową. Tutaj tak zwane tarczę, nasze bicie boczne, powiedzmy, tak? Ale nowej tarczy. Nowej tarczy. Nowej. Okay. Tarcza hamulcowa po obróbce skrawaniem, jak już opuszcza fabrykę i potem jest lakierowana, jest tak skonstruowana, albo inaczej, powinna być tak skonstruowana, że nie ma nigdzie różnicy grubości w każdej części między pierścieniami trącymi. Czyli na fabryce zrównana, jakby, tak? Dokładnie. I teraz popatrz. Jeżeli ja nasz zderzak podniosę do góry i tarczę hamulcową wprowadzę między zegar i zderzak na uchwycie, który ma możliwość się poruszania, to jak myślisz, jeżeli nasz uchwyt zegarowy zamontuję do nowej tarczy i będę obracał, to co powinien mi pokazywać wskaźnik zegarowy, jeżeli ona jest dobrze wykonana w procesie produkcji? Nic nie powinien pokazać. No zero. Zero, bo wszędzie będzie równo. Okay, sprawdźmy to. Mogę? No, zaryzykuj. Ryzykujemy. Ok, czyli zakładam sobie spokojnie nasz zegar, uchylam, blokuję uchwyt i teraz luzuję zderzak i co? Dociskam wskaźnik zegarowy do zderzaka. I teraz powolutku obracając, chciałbym, żeby wyszło zero. Zobaczmy. Podglądne. Nie no, rewelacja. Jak na filmie. Wierzę ci na słowo. Tarcza nie ma nigdzie różnicy grubości. Bo ta różnica grubości może być problemem. Pokażę wam. Ta tarcza obraca się swobodnie między klockami w zacisku hamulcowym. Całkiem swobodnie. Tomku, naciśnij na pedał hamulca. Ja może zasymuluję hamowanie, uwaga. Zablokowane mamy. Puść. Jest. Teraz tarcza hamulcowa znowu się obraca swobodnie. Hamuj. Puść. Znowu się obraca swobodnie. Co to znaczy? Że jeżeli mamy klocki hamulcowe, po puszczeniu nogi z pedału hamulca musi powstać taka szczelina. Luz technologiczny. Szczelina robocza. Szczelina robocza. Nie. I obracająca się tarcza hamulcowa może swobodnie się obracać między klockami hamulcowymi. A co by się stało, gdybyśmy naszą tarczę zamontowali nieosiowo? Nieosiowo. Czyli nie byłoby tej odchyłki poosiowej podczas montażu, jak my mówimy, maksymalnie 0,05 mm, gdzie wiemy, że BMW dopuszcza 0,02–0,03. Tam, gdzie tarcza hamulcowa by miała odchyłkę poosiową, w tym miejscu ocierałaby nam o klocek. Ja spróbuję tutaj troszkę jeden z klocków dosunąć i zaczniemy obracać tą tarczą hamulcową. Powinniśmy słyszeć charakterystyczne ocieranie. Może nam się uda. Spróbujemy sobie w takim razie docisnąć klocek hamulcowy mocniej z jednej strony, skasować tą szczelinkę. Mogę ja? No, kręć.
słyszymy charakterystyczne ocieranie. Do czego doprowadzi jeżeli uszkodzenie? Jeżeli będzie 2000 km się ocierała cały czas w jednym miejscu, tak, się w tym miejscu tarcza wypłuka. Wytrze się. Klocek hamulcowy działa jak papier ścierny. W konsekwencji działania czasu przebiegu tego samochodu, zresztą tutaj ta tarcza była lakierowana, widać, że w jednym miejscu ocierając o klocek hamulcowy przez nieosiowy montaż, wybieramy nam materiał. I na przebiegu 1000, 2000, 3000 km jeżdżąc, puszczamy nogę z pedału hamulca, a tarcza ma bicie. Zmiana grubości do czego doprowadzi? Bo w danym miejscu będzie ta tarcza cieńsza, prawda? Będzie, tak. No i klocki będą nam po tarczy chodziły tak. Odsuwały. Czekaj. Czyli między klocki hamulcowe zaczyna wchodzić, nazwijmy to tarcza hamulcowa, to jest cieńsza, grubsza. Super. Tutaj sterujemy załączeniem naszego zacisku ciśnieniem powietrza. Normalnie mamy płyn hamulcowy. I co się zacznie dziać na pedale hamulca? Płyn zaczyna nam się cofać w zacisku. Różnica ciśnienia, różnicy siły hamowania. Czyli to, co nam pokazało urządzenie rolkowe. Teraz popatrz. Jeżeli byśmy zmierzyli odchyłkę poosiową tarczy hamulcowej, mielibyśmy powiedzmy 700 mm, gdzie przekroczyliśmy parametr montażowy. Na wskutek ocierania o klocek po czasie eksploatacji będziemy mieli różnicę grubości. A co nam pokaże wskaźnik zegarowy? Z tej strony? Pokaże nam odchyłkę. No tak, ale czy pokaże nam więcej, czy już mniej? Może nam pokazać mniej. Może pokazać zero? Może pokazać zero. Tak, bo klocek zaczyna działać w czasie jak nóż tokarski. Tak jest. Dlatego możemy mierzyć tarcze hamulcowe nowe podczas montażu, ale jeżeli tarcze hamulcowe mają już problem podczas hamowania i jeszcze rolki nam pokażą różnicę w sile hamowania, możemy się domyślać, że nastąpiło co? Wypłukanie. Wypłukanie, zmiana grubości tarczy hamulcowej. I wtedy pomiar odchyłki poosiowej jest jaki? Nieautoryzowany. Nic nam nie daje. Tego typu pomiar, który zrobiłeś na tym Mercedesie, do niczego nie doprowadzi. Tego uszkodzenia, które tu mamy, nie doprowadzi nas do pełnej analizy. Do żadnej. Do żadnej. Czy dał nam wynik pomiaru poosiowego bicia w tym samochodzie jakiś efekt? No nie dał. No właśnie. To propozycja moja jest taka, żebyśmy teraz na to urządzenie, na tą karuzelę naszą, założyli tą tarczę, z którą wiemy, że mamy problem, czyli tą, która była na prawej stronie w aucie, zmierzymy ją i zobaczymy, co nam wyjdzie. To ja mam propozycję. To są mocno używane tarcze hamulcowe. Zmierzmy i lewą, i prawą, dla porównania, żeby rzeczywiście pokazać, co się z tymi tarczami hamulcowymi stało. Mamy zdjętą lewą tarczę z naszego Mercedesa. Będziemy dokonywać pomiaru tej tarczy hamulcowej. Od razu chcę uprzedzić. Jeżeli tą tarczę ściągliśmy z Mercedesa, już nie mamy przylgni taki, jak było w Mercedesie, gdzie wynik pomiaru był 3-4 mm. Nie ma sensu na naszej karuzeli mierzyć odchyłki poosiowej, bo wyjdą bzdury. Chociaż pokażę. Założymy tylko pomiar odchyłki poosiowej i ten zegar nam będzie, zakładam, no tak, pokazuje zupełnie co innego niż w samochodzie, bo straciliśmy tą równoległość przylegania powierzchni. Ale dokonamy na tej tarczy pomiaru różnicy grubości. Zakładam głowicę pomiarową. No, nasza tarcza do końca trzymała formę. Czyli nie ma różnicy grubości. Żadnej różnicy grubości na tej tarczy. To jakby potwierdza też wynik z rolek. Z testu na rolkach. Nie było w ogóle wahania siły hamowania. I mamy na urządzeniu pomiarowym naszą drugą tarczę, przód, prawa strona. Ta, która najbardziej nas interesuje. Oczywiście wzorem tarczy z lewej strony nie mierzymy odchyłki poosiowej tej tarczy hamulcowej. Sprawdzimy sobie od razu różnicę grubości. Czy tutaj też jest ok? Oj. Widzimy na wskaźniku zegarowym, który pokazuje nam w takim ułożeniu zmianę grubości tarczy hamulcowej po obwodzie. Sprawdziliśmy też, co w naszym samochodzie spowodowało tą usterkę i efekt bicia pedału hamulca podczas hamowania. U naszego pacjenta, jak Tomek mówi, ciekawie, był problem z pracą zacisku hamulcowego. Była korozja na tłoku hamulcowym, co spowodowało, że puszczając nogę z pedału hamulca,
nie powstawała szczelina robocza, o której Tomek wcześniej mówił. I w konsekwencji korzystania, użytkowania z samochodu doszło do właśnie takiej usterki. To jest zacisk marki ATE. Tych stworzeń prowadzących się nie smaruje. Jeżeli je posmarujemy, może być ten sam efekt. Tym razem z drugiej strony mogłoby to być, czyli od strony zewnętrznej. Jakie jeszcze inne powody mamy? No mamy co? Niedoczyszczona piasta, czy przeciągnięte gwinty podczas wymiany kół, czy zmiany z zimowych na letnie. Tutaj te gwinty, jeżeli za dużym momentem będą koła dokręcane, może być taki sam efekt. Niedoczyszczenie piast i też przylgni w feldze, która przychodzi na czoło tarczy, też mogą spowodować takie uszkodzenia. Tak, ponieważ wszystkie powierzchnie powinny być równoległe. Piasta, tarcza i piasta felgi. Jeżeli jest niedotyszczona piasta felgi, dokręcając dużym momentem, dochodzi do odchylenia poosiowego tarczy hamulcowej i dokładnie taki sam efekt oczywiście po jakimś przebiegu. Marku, pacjent został gruntownie przebadany. Pacjent gruntownie przebadany. Tak, tak. Tomku, przebadaliśmy. I jaka diagnoza? Nieciekawa dla użytkownika pojazdu. Będzie drogo. Będzie drogo. To się okaże. Tak, będzie drogo. No, w wypadku, jak powiedziałeś, naszego pacjenta, problem dotyczył rzeczywiście uszkodzenia tarczy hamulcowej. Powodem uszkodzenia był zacisk hamulcowy, który miał korozję na tłoku hamulcowym. Czy był zablokowany? Tak? Zablokowany i niestety tarcza ocierając doprowadziła do objawu, który mieliśmy podczas jazdy. Zobaczyłeś, w jakim stanie jest płyn hamulcowy. Szału nie było. Mówiliśmy już w poprzednich odcinkach tak, o płynie hamulcowym. Ta korozja na tłoku hamulcowym jest wynikiem niewymiany eksploatacyjnej płynu hamulcowego, co zresztą rozmawialiśmy z użytkownikiem, nie dokonywał takiej wymiany. No i doprowadziła do korozji na tłoku hamulcowym i uszkodzenie tarczy hamulcowej. No teraz czeka nas naprawa. W tym przypadku będzie polegała na wymianie tarczy, klocków hamulcowych, a także zacisku, zregenerowania? Czy... Nie, ja myślę, że w dzisiejszych czasach, przepraszam, że tak mówię, ale nie ma sensu regenerować. Uważam, że lepiej kupić gotowy produkt. U dystrybutorów są te części i mamy gwarancję i też przyspieszamy czas wykonania usługi i jesteśmy pewni, że jest to wszystko w jakości, która nas i klienta w końcu interesuje, bo my musimy dać gwarancję na naszą usługę. W kolejnym odcinku będziemy też chcieli Wam przybliżyć następny temat, dość kontrowersyjny, myślę. A mianowicie piski w układzie hamulcowym. Tak, myślę, że to jest następny temat, który jest problemem związanym po montażu tarczy, samych klocków hamulcowych. I albo mamy piszczenie od razu po zamontowaniu, albo po jakimś czasie i temu się przyglądniemy w następnym odcinku. Tak jest, do zobaczenia w piątym odcinku. W piątym już odcinku. Dziękujemy.